Wydarzenie tego weekendu dla nas. Piotr ma mistrza świata. Tak jest, mamy kolejny tytuł mistrza świata w skokach narciarskich. Tym razem tego wyczynu dokonał Piotr Żyła. Mistrzu świata w skokach narciarskich było już wielu, ale Piotr Żyła przejdzie do historii. Dlaczego? Kto wie? Bo wygląda skok nienormalny. Kasper, słusznie, ale nie dlatego przejdzie do historii. Na skoczu normalnej już inni zawodnicy też wygrywali. Natomiast Piotr Żyła będzie zapisana w kronikach. Piotr Żyła będzie zapisany w kronikach z pewnego względu. Bo takiego mistrza świata jeszcze nie było jak Piotr Żyła. I to nie chodzi o jego charakter i niesamowite pomysły i w ogóle osobowość. Jeszcze z jednego względu. Może nie. A czy skoczył najdalej na tej skoczni skoczył? Nie, nie. To znaczy akurat tak się składa, że w tym konkursie, ponieważ właśnie Piotr Żyła podał najdłuższy skok pierwszej serii, miał 105 metrów, tak daleko nikt nie skoczył ani w pierwszej, ani w drugiej serii. Tylko chodzi o wiek Piotra Żyły. Że jest najstarszy. Tak, to jest najstarszy mistrz świata. W wieku 34 lat przed Piotrem Żyłą żaden zawodnik nie zdobył tytułu mistrza świata. I dlatego Piotr Żyła będzie zapisany w annałach, czyli w tych wszystkich kronikach skoków narciarskich. Właśnie, bo mimo tego, że ma 34 lata, ciągle jest najlepszy na świecie. Oczywiście znamy skoczków, którzy są starsi od Żyły i skaczą, na przykład Zimon Amann, czterokrotny mistrz olimpijski. Tak samo Noriaki Kasai, Japończycy są starsi i skaczą, ale chodzi o to, że tytułu mistrza świata w wieku 34 lat przed Piotrem Żyłą nikt nie zdobył. No to słuchajcie, siłą rzeczy musimy oddać pokłon mistrzowi, bo tutaj lata nasz mistrz świata, mówi przysłowie, mam dla was zabawę rozrzewkową, a jakżeby inaczej, patrzcie. Zobaczcie, mam wydrukowane parametry skoku Piotra Żyły. Pamiętacie, już ktoś powiedział słusznie, Antek przypomniał nam, że w Oberstdorfie, gdzie są mistrzostwa świata, punkt K jest na 95 metrze. No i zobaczcie, tutaj mam parametry dwóch skoków Piotra Żyły. Widzicie u siebie, macie pogląd? W pierwszej serii Piotr Żyła skoczył 105 metrów, tu macie noty sędziowskie. I teraz chcę, żebyście popatrzyli przez chwilę. Mamy bramki oznaczone. W pierwszej serii, z której bramki skakali? Widzicie tu? Nie, z dziesiątej. Z bramki dziesiątej. Za to, że skakali z bramki dziesiątej, mieli dodane 7,1 punktu. Zobaczcie, natomiast w drugiej serii skakali z której bramki? Agata z 12. Z 12. Agatka to jest z 12. I za to, że belka była podniesiona wyżej, punkty zawodnicy mieli zabierane. I w drugiej serii Piotrowi ile zabrali punktów za bramkę 12? Minus 3,5 punktu, więc to musicie uwzględnić w obliczaniu noty. Jeszcze się spokojnie. Nagrodą będzie zdjęcie do galerii wasza. Wiecie, to są... Za 1 metr to jest ile? To za 1 metr, to przypomnij koledze, na skoczni normalnie. Agata. Ile? 2 punkty. Tak, Agata ma rację. 2 punkty za każdy metr, ponad punkt K. Fajnie. 290. 1,6. Dobrze, i to jest wynik A, tak? Jak inni policzą, też mogą się palić. Zobaczcie, jest pod... Jeszcze trochę powiększę. O! Franek? To 28,7. To za 2 skoki razem, łączna nota? Nie, za 1. No właśnie, a ja czekam na łączną, Franek. To jeszcze policz za drugi skok i dodaj do siebie te wyniki, dobra? Dobra. Bo Antek podał notę łączną za 2 skoki. Tutaj czekam na wasze wyniki. Kto policzy, niech melduje. Tutaj lata nasz mistrz świata. Kasper. Kasper, jaki masz wynik? 140. Za 2? Za notę łączna? Pamiętajcie, każdy ma jedno podejście, żeby ogłosić wynik. Także jak już podajecie tutaj na poziom, to niech to będzie wynik sprawdzony, przeliczony i tak dalej. Bo drugiego podejścia nie ma. Bo to jest tylko faza rozrzewkowa naszej wizji. 200... Sandra. Sandra. 207.
270. 207,5. Sandra. Proszę pana, ja będę za 1 rok, 2. Kasper, jeszcze raz powtórz pytanie. Mogę za 2, bo ja powiedziałem wtedy za 1. Możesz za 2. 286. Czy pana to chodzi o metry? Muszę powiedzieć, ile ja mam, Agata? Agata, podaj wynik. 286,5. Agata ma 286,5. Tak. Agata. Proszę pana. Tak. To chodzi o punkty? Tak, o punkty. O metry. A to ja pytam o metry. Cały czas napięcie rośnie, bo jeszcze nie padł dobry wynik. W wyniku dobrego jeszcze nikt nie podał. Marek? Proszę pana, 291,6. 271,6. Marek? On mówi 90. 291,6. 291, dobrze. Znaczy, to nie jest dobry, tylko że zapisałem to prawnie, mam nadzieję. Sandra. Sandra. Ja jeszcze chcę podać na to, bo to tam na lepiej poprzednio. No to daj. 268,8. Sandra jest zwyciężczynią naszej zabawy, bo Sandra jako pierwsza podała poprawny wynik. Brawo, Sandrusiu. Brawo, 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 brawo. Standing ovation. Sandra. Końcowy. 268,8. Za pierwszy skok Piotrek Żyła otrzymał 138,7, a za drugi skok 130,1 dało mu to łączną notę 268,8. I to jest wynik końcowy. Brawo Sandra, brawo ty, wygrałaś. I twoje zdjęcie jest zamieszczone w Galerii Sławy, tam na pulpicie, gdzie jest folder klasa 6B. Brawo ty, brawo ty, brawo my. Okej. Okay.